Kościół wspomina corocznie w Dzień Wszystkich Świętych nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. 1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. To święto obchodzone również przez część innych wyznań, a także zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mające być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. Zgodnie z wiarą katolicką, Wszystkich Świętych jest uroczystością radosną, która ma na celu wspomnienie wszystkich tych, którzy swym życiem dawali przykład świętości. Tradycją jest, że tego dnia udajemy się na cmentarze, by wspomnieć nieżyjących już członków rodzin i przyjaciół. Kolejne dni, aż do 8 listopada, dają możliwość, by w kościele uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Ma być to formą łączności z nieżyjącymi i pomocy im, by z czyśćca mogli dostać się do raju. W dni poświęcone pamięci zmarłych na grobach stawiamy zapalone znicze, ponieważ to symbol naszej pamięci, ale jak podkreślają kapłani, najważniejsza w tych dniach jest modlitwa za zmarłych. Zachęcamy w tych dniach zadumy do wspomnień osób zmarłych, również tych, które znaliśmy, a nie możemy na ich grobach osobiście zapalić zniczy z różnych względów.